Cześć, witam ponownie w kolejnym z moich filmów. Dzisiaj jesteśmy znowu w kuchni. Teraz dużo rzeczy stawiam z gotowania, bo już jest jesień. Tutaj przede mną, jak możecie zauważyć, jest słonina. Tutaj mam takie ładniejsze kawałeczki słoniny. W tym drugim to takie bardziej mniej ładne kawałeczki, błonka. I będę robić z tego, kto się domyślił, to już wie, domowy smalczyk ze skwareczkami. Teraz się przeniesiemy do deski. Przestawię Was, żebyście dobrze widzieli. Pokażę Wam na jednym kawałku, jak ja to będę kroiła. W zasadzie słoninę to prawie każdy. Skwarki domowe, przepraszam, robi ze słoniny tak samo, ale pokażę, jak to u mnie będzie wyglądać. Więc cóż, zaczynając od jednego z tych kawałków, w pierwszej kolejności trzeba odciąć skórę, bo jest to słonina ze skórą u mnie. Może być też troszkę taka słoninka z mięskiem. Nawet lepiej. To nam się wszystko. Staramy się odciąć jak najwięcej ze skórki oczywiście. Nóż ostry jest w tym momencie niezbędny. No i dobrze, żeby nawet był takich odpowiednich rozmiarów. To na razie odłożę, bo może od razu utniemy drugą część. Można też kupić słoninę bez skóry. Ja akurat mam ze skórą, więc trzeba to po prostu odciąć tą skórkę od słoniny. I że ludzie już w dużej mierze odchodzą od robienia domowego tłuszczyku, ale też można zauważyć, kto tam bardziej się orientuje. Można kupić gotowy domowy smalczyk w sklepie. Ale cena też nie jest mała. A myślę, że jak już byśmy na przykład kupili około 2 kg takiej słoniny, to wyszłoby nam pewnie około 2 litrowych słoików tego tłuszczyku. Światło jest trochę słabe, jest wieczór, ale jak jest długi wieczór, to można na przykład zrobić sobie domowy smalczyk. Te może kawałeczki na razie na bok odłożę, pokażę Wam na jakimś większym kawałeczku. Możecie kroić tak naprawdę w takie kawałeczki, jakie Wam odpowiadają. Chcecie grubsze skwareczki, drobniejsze, to już jest wasz wybór. Ja po prostu robię tak, żeby było troszkę czuć te skwareczki. To odłożę. Całego etapu Wam krojenia nie będę pokazywała. No po prostu miały takie kroje i będę je przekładała na naczynia obok. Skórki sobie też odłożę. Możecie z nich coś zrobić, możecie dać pieskowi. Tak więc wybór jest. Już należy do Was. Wyglądają w ten sposób.
Takie myślę, nie za duże, nie za małe kawałeczki. A ja kroję resztę. Pokroję to się, zobaczymy, ile mi wyszło tego tłuszczyku, bo cały czas to by było długo, jakbym Wam cały etap pokazywała. Czyli widzimy się już po pokrojeniu wszystkiego. I już mam tą moją słoninkę pokrojoną. Będziecie może teraz dobrze widzieć, bo na kuchence zaświeciłam dodatkowe oświetlenie. Tutaj z okapu. I dodam jakąś pół łyżeczki soli do tego za chwilę. Podleję ją troszkę więcej, może pół szklanki wody. Mówię, dam pół łyżeczki soli i będę to smażyła. Później Wam pokażę, jak ono już będzie usmażone, bo to troszkę potrwa, co najmniej godzinę, może więcej. Użyłam do większego garka. W przypadku akurat robienia takiego tłuszczyku, to trzeba bardzo gęsto, bardzo często mięszać, bo mogłoby nam to przywrzeć i przypalić się i nie byłoby smaczne. Były takie czasy w czasie mojego dzieciństwa, kto tam starszy to pamięta, bo ci młodzi to już nie uznają tego typu rzeczy, jak jakiś smalczyk. Głównie stosują olej, że w każdym domu musiała być ta słonina. Mogło nie być nic, a słonina była. Albo ją topiono, bo było często świniobicie na święta czy jakieś inne okazje, więc było tej słoniny dużo. Coś trzeba było z tego zrobić, albo po prostu tak ją peklowali w soli, nasalali ją, wcierali ją tą solą. W niektórych domach wkładano słoiki. Oczywiście nie mówimy tu o litrowych słoikach, tylko słoiki takie, co najmniej 3 litrowe. Upychali tą słoninę nasoloną i gdzieś zakopywali w piwnicy, w ziemi, w zimnym miejscu. Nikt nie miał tak zamrażarek jak teraz. Po prostu przechowywali tą słoninę nasoloną lub robili właśnie takie topioną słoninę. Były czasy, jakie były. Słonina musiała w każdym domu być, mogło nie być nic. I cóż, ja tu będę się może rozgadywała, bo biorę się za smażenie. Oczywiście będzie po usmażeniu musiało troszkę przystygnąć, by nam słoiki nie popękały. Smażę te moje skwarki i pokażę Wam, jak to będzie później wyglądało. To do potem. I skwarki już mam usmażone. Tak troszkę, powiem Wam, żeby były troszkę miękkie, bo zechcę je jeszcze rozdrobnić. Teraz odcedzę skwarki na ruszlaczku od tłuszczyku i za pomocą takiego mini blendera zechcę rozdrobnić te skwarki. I są skwarki już scedzone. Na dole tutaj w garnku jest ten tłuszcz. Oczywiście stawiam sobie w prodzieżu, żeby mi się cerata nie stopiła. A tutaj jest ten mój blender, którym będę rozdrabniać te skwarki. Zaraz nałożę. I jest tutaj już część tych skwarków pociętych. Nie daję tak za dużo, żeby sobie silnik radził. I będę tak robić, zresztą pokażę, jak to wyszło. I skwarki już są przeblendowane, tak połowicznie. Jak większy kawałek będzie, to też nic się nie stanie. Mogłoby zostać w tej postaci, co było, bo nikt się kiedyś nie bawił w to. A tutaj jest ten tłuszcz. Zaraz wrzucę i wymieszam
do tego tłuszczu, te skwarki, ale ktoś już naprawdę nie lubi skwarków, to sobie może te skwarki, nie wiem co z nimi zrobić, co chcę, i zostawić sobie po prostu ten tłuszcz. Zaraz wrzucę te skwarki, zobaczycie jak to będzie wyglądało, będę zalewała słoiki. I wygląda to tak. Tłuszczyk już troszkę przestygł w międzyczasie, jak ja to blendowałam te skwarki. Nie są takie te skwarki na miał, takie średnie, średnio rozdrobnione, żeby też były wyczuwalne. Można też przez maszynkę sobie do mięsa przepuścić, ale jak skwarki są zbyt suche, to potrafi się po prostu zapychać. I zaraz nalewam do słoików i zobaczycie ile wyszło. I już słoiki są gotowe. Jeszcze nie mówiłam, było jakieś 3 kg tej słoninki. Wyszło pół litrowe jak widać i dwa takie słoiki. Oczywiście tłuszcz, przepraszam, skwarki opadają na dół. Jak będą stygły te słoiki, to będę je, już jak prawie będzie tężał, będę je zruszała, żeby ono mi równomiernie się rozprowadził, te skwarki po słoiku. Zaraz tutaj tam z tyłu widzicie deskę. Odwrócę do góry nogami, od razu sprawdzę szczelność słoików. Oczywiście słoiki wytarłam u mnie ręcznikiem papierowym, z tego co one tam się mogły pooblewać, wieczka i rąty słoików, słoiki. Troszkę tłuszcze polał po słoiczkach i tak wygląda na chwilę obecny smalczyk. Jutro pewnie, już dobrze ustygnie, wstawię do lodówki, to jutro Wam pokażę już jak będzie ostygnięty. To na razie. I już tłuszczyk minęła cała noc. Tłuszczyk wygląda tak. Oczywiście skwarki opadły mimo tego, że zruszałam, bo zawsze są ciężejsze. No ale fajnie to wygląda. Będzie do pierożków i innych dań taki domowy tłuszczyk. Na troszkę wystarczy, a ja się żegnam, pa.